od szczeniackich swoich lat, że śmieje się z wszystkiego, no i gwizdzę wciąż na świat. Jeśli czasem jest mi ciężko lub mi figla spłata los, ja nie płaczę, ja nie wzdycham, ale śmieję się na głos. Ejo, rach, ciach, ciach, jutro się odczepi, wida, rach, ciach, ciach, a jak wida się odczepi, rach, ciach, ciach, znów będzie lepki, hop, siup. Co jest życie? Hokus pokus, czysty hazard, ślepa gra, albo ożył, Aleszka. Raz się nie ma, raz się ma, bo jak wygrasz, to w porządku. Wtedy, bracie, rób co chcesz, a jak przegrasz, to się nie martw. Nie przykład, wiesz, ojo, rach, ciach, ciach. Przede wszystkim dobra mina, rach, ciach, ciach. Potem całość i dziewczyna, rach, ciach, ciach. Reszta to bójda, hop się. Najważniejsza rzecz, humorek, i na lekko wszystko brać. Trzeba budzić się z uśmiechem i z uśmiechem kłaść się spać. Po co martwić się i smucić i narzekać wciąż na brak? Lepiej bimbać ze wszystkiego i powiedzieć sobie tak. Oj, jało, diri, rak, ciach, ciach. Wszystko z góry nos do góry, rak, ciach, ciach. I jutro wszystko się poprawi, rak, ciach, ciach. Grunt się zabawić, hop, siup, i ho, i lu. Proszę Państwa, nabrać tchu. I raz, i dwa. Proszę Państwa, zaczynamy, proszę śpiewać to, co ja. Szuby były przez ponad dobę namoczone. Ostatnia, mimo to, odkręciła się, ale ze szpilką. Mam nadzieję, że... Nie, aluminium nie wyciągnęło, także powinno zostać zdrowe. Chociaż powiem Wam szczerze, że i tak szpilki będą wstawione w innym rozmiarze. Ze względu na to, co będę chciał zrobić z tym silnikiem. Więc muszę być troszeczkę mocniejszy. Zajrzymy, co jest w środku. Ej! Pani Krysiu, nie źle. No zobaczcie. Kurde, słuchajcie, to nawet progu nie ma. Zalałem go preparatami, olejami różnymi i tak dalej. Zaraz zobaczymy, może się cylinder da zdjąć. Miałem trochę płynu z myjki. On ma też niewiarygodne właściwości penetrujące. Przez chwilę cały nadmiar płynu znajdował się nad tłokiem, ale w tej chwili pomału zaczyna przenikać. Oczywiście pierścienie mają trochę luzu na zamkach, w kanalikach, podczas pracy też zmieniają swoją średnicę, kiedy cylinder jest ciepły, a w tym momencie tej nieszczelności się cieszę. Czemu? Dlatego, że daje to szansę rozebrać to bez uszkodzeń. Z jednej strony poszło, z drugiej to tam, to jest tłok. Cienko to widzę, powiem Wam szczerze. Oleju nie widać. Udało mi się przeruszyć ten dekiel, ale niestety tutaj, mimo moich silnych prób, nie chcę delikatnie zejść z wałka.
Więc lekko go podgrzeję, bo nie chcę ani detla uszkodzić, nie chcę, żeby pęk, nie chcę też na odbiciach, żeby jakieś ślady zostały. Myślę, że tutaj temperatura tylko trochę pomoże, żeby to się wyluzowało. Co mam powiedzieć? Złe wiadomości, to nic nie powiem. Wiadomości są bardzo złe. Pomijam sprzęgło, które nie istnieje. Ale to jest nie problem. Łańcuch jest jaki jest. Przeciąłem go, żeby tutaj uwolnić koło. Ale to też nie jest problem. Prawdziwy problem jest tutaj. Mam popękany blok silnika. Najprawdopodobniej został rozsadzony kiedyś przez wodę na przykład. Ale równie dobrze motor mógł stanąć wiele lat temu poprzez awarię, zablokowanie wału i uszkodzenie mechaniczne tego wszystkiego. Mówiąc w skrócie, na chwilę obecną sytuacja wygląda bardzo źle. Będę szczery z Wami, że spodziewałem się po otworzeniu tego silnika, praktycznie nowego silnika zakordowanego z zewnątrz. W rzeczywistości sytuacji takiej nie przewidziałem w najczarniejszych scenariuszach. No ale cóż, chłopaki nie płaczą. Naprawiamy silnik. Więc tak, trzy rzeczy, z którymi idę teraz na naszą blacharnię. Pierwsze to muszę ramię linki hamulca, tutaj dać troszeczkę upust energii kinetycznej, żeby go wybić. Tutaj muszę go dospałać końcówkę, rozgrzać to, zdemontować ten element i zeszlifować nity od zębatki. Dlaczego? No widać, że już moduł zęba jest mocno wytarty, jest przesunięcie w kierunku na wprost do jazdy, więc te uszkodzenia łańcucha są bardzo duże. U zębatki łańcucha, powiedzmy, ten element powinien być o, jakoś tak, to wszystko jest wytarte. Jeździł motocykl na zbyt luźnym łańcuchu. Oczywiście zębatkę założymy nową. Nie wiem, czy jeszcze nie podgrzać lekko tej obudowy aluminiowej, czy ruszy? Coś się ruszyło chyba. No i najprostszy sposób. Dostawał Boguś nakrętkę. Po pierwsze było za co chwycić, po drugie dostał metal temperatury po spawaniu i wykręcił bez uszkodzeń aluminiowej części resztkę linki.
Pierwszy detal zrobiony. Teraz zajmiemy się tym i zębatką. Tak, to jest to. Chyba się pyta, będzie polerował wszystko, także docieka co z tego. A najpierw to wszystko oczyścimy. Sprawdzimy wszystkie detale, gwinty, średnicę otworów, czy jest niepowyrabiane, i dopiero zajmiemy się przygotowaniem wizualnym. Robimy to w ten sposób, nie chcę tego uszkodzić ani zbyt mocno porozginać, ale jeszcze po oczyszczeniu zahartujemy to też, żeby utwardzić. Przy hamulcach też pewnie drobne rzeczy będziemy zmieniać, ale twardość tego elementu, jego długość, proporcje to też istotne, ale to nie w tym momencie. Na razie chcę zachować ten oryginał w wersji nieuszkodzonej. Dziękuję uprzejmie. Teraz po zeszlifowaniu na prasie, wciskając tutaj, powypycham te łby. Dosyć istotne jest, żeby głęboko to zeszlifować, ponieważ najczęściej szpilka na zewnątrz jest troszeczkę poszerzona i pomimo tego, że przechodzi przez stal, to jednak ta zbyt duża średnica mogłaby, przechodząc przez aluminium, wydrzeć kawałek aluminium, powiększając otwory, czego sobie nie życzymy, bo pasowanie tutaj musi być szczegółowe. W naszym przypadku zdradzę Wam tylko tyle, że i tak nity będą troszeczkę inne. Dlaczego? Dlatego, że chcę, żeby były mocniejsze. A po co? To też już niedługo wyjaśnię. Jedno w miarę wyszło. Drugie, mimo że jeszcze prawie w połowie głębokości się przylipowałem, tak ciasno siedzą te nity, że boję się, że uszkodzę to aluminium, które tak naprawdę mi jest bardzo potrzebne. Więc postanowiłem roztoczyć to, tak żeby z połowa grubości przynajmniej była zdjęta i dopiero będę to wypychał. Wytoczyłem sobie teraz to miejsce, gdzie są nity. Zdjąłem około 1,5 mm i spróbuję teraz. Udało się to wszystko ładnie wypchnąć. Nie ma żadnych uszkodzeń, tak się przynajmniej wydaje w tej chwili. Oczywiście będę musiał sprawdzić na tokarce, czy tutaj nie ma jakiegoś bicia, ale mamy fajną bazę, oryginalną część, z której będziemy mogli zrobić nową zębatkę. Teraz mamy jeszcze rozpierak hamulca. Tutaj jest blaszka, która zwierała hamulec stopu. To będę poddawał procesowi galwanizacji, więc najpierw to zetnę te nity, potem zrobimy nowe po ocynkowaniu. Hello, in the first few minutes we are to... Tak naprawdę dopiero w tym momencie rozpoczyna się renowacja. Dlaczego? Po prostu. Pierwszy etap, rozbiórka, to jest w pewnym sensie cały czas cofanie się do tyłu. Od tego momentu zaczynamy się posuwać do przodu.
Mam kilka pomysłów na temat wykończenia tego motocykla. Jestem świadomy, że większość z Was wie, jak należy odbudować gazelę, aby była tak zwanym oryginałem. Ja oczywiście też za najważniejszy cel stawiam sobie, żeby wszystko było oryginalne. To znaczy oryginalne? Oryginalne śruby, części, wszystko pochodzące z tego motocykla, tak jak został wyprodukowany, ale, i to ale jest bardzo ważne, i niestety musicie je przyjąć, to będzie mój motocykl marzeń. Co to znaczy? Zrobię rzeczy, które nie były w serii. Już powiedziałem o rozruszniku, powiedziałem o kierunkowskazach, które były zaprojektowane do tego motocykla. Ale jest coś jeszcze. Oprócz tego, że ten silnik będzie spełniał moje marzenia, wszystkie jego modyfikacje przeprowadzę zgodnie z technologią lat 70. Oczywiście to będzie inny silnik wiatr. On będzie mocniejszy, będzie szybszy, ale będzie w technologii lat 70. Felgi. Seryjnie nie wychodziły nigdy chromowane. To prawda. Ale w projekcie miały być chromowane. To koszty zmusiły producentów do produkowania wersji zubożonej. Moja gazela będzie moją gazelą marzeń. Nie jest to motocykl na sprzedaż, nie jest to motocykl na konkurs. Jest to motocykl, który buduje dla siebie i uszanuje historię tego motoru, ale zrobię go po swojemu. A Was proszę, żebyście mnie wsparli w tym i nie krytykowali, że maluję w kolorze niefabrycznym, że auto wyjechało bez rozrusznika z fabryki, że nie miało nocnych hamulcy, bo układziny będą nowoczesne, które będą mocniejsze, itp. itd. To moja gazela marzeń. Wróciła rama z czyszczenia. Co teraz będziemy robić? Oczywiście kilka miejsc, ponieważ bardzo delikatnie doczyściliśmy. Musimy w tej chwili jeszcze ręcznie podczyścić. Drobne naprawy, mocowanie baku, mocowanie cewki. Musimy podprostować, mocowanie akumulatorów, ogranicznik stopki, otwór pod stopkę. Tu widzimy wżery, jakie są, więc to też trzeba będzie się tym zająć. I co? I kontrowersyjna sprawa. Pewnie będzie dla Was to kontrowersyjne, ale moja gazela marzeń będzie miała ocynkowaną ramę. Już nigdy nie zardzewieje. Po lakierze oczywiście będzie wyglądać jak każda inna rama od gazeli, ale ta będzie ocynkowana. Piotruś, za zadanie dwukołowe. Słuchaj, mam prośbę. To jest mocowanie cewki, dam Ci oryginał, je trzeba przeprostować, ono powinno być w osi ramy. Tu mam podgięte mocowanie akumulatora. Tutaj stopka. Powinien być ładny ogranicznik, taki wiesz, bo to jest nasmarkane. Ja przyniosę stopkę. Tak, żeby to ładnie wiesz odlać. I tutaj jest taki detal. Mam bardzo skorodowane te gwinty. Chciałbym je wymienić. No i damy radę coś z tym zrobić? Osiem. Przeczyśćmy jeszcze mechanicznie, zobaczmy jaka to jest ten, jeżeli są grubsze wżery, trzeba wykombinować coś z tym, no nie? Tylko wiesz co, ja będę cynkował, osiądu nie przyjmie mi też ocynk, więc tylko możemy ewentualnie tlik albo mig. Ale najpierw to może liźnijmy, zobaczmy czy to jest powierzchniowe, czy głębsze, dobra? Idę po nóżkę, idę po cewkę. Tu zaklejony jest win, no nie? Także więcej nie ma numerów. Jest jakoś tak powierzana. Możliwe. Tak, normalnie na płaski śrubokręt była śruba i zgrzana do tego. Ale zobacz, tu widać. Można ładnie. Patrz, elektrycznie to spawali, nie wyszedł im spaw, widzisz? Tak, pękło. To nie pękło, to zgazowało. Albo tak. Więc tutaj wydaje mi się, że trzeba będzie ładny szeftigiem. Przy czym ja tutaj do końca tego nie, oczywiście nie likwidowałem. Naspawałem jedną stronę, zeszlipowałem na ten sam kąt i dopiero drugą, nie? Także tutaj ten kąt to powinien być zachowany.
w pewnym sensie teraz poświęcimy troszkę więcej czasu, żeby przygotować te rzeczy na poziomie blacharskim, ale to z kolei nam procentuje w momencie, kiedy zaczynamy lakierować. Dlaczego? Dlatego, że nie musimy uzupełniać ubytków i innych rzeczy. Tam to jest również bardziej trwała, bardziej coś przypomina oryginał. No i przede wszystkim potem odpowiednia chemia, wszystkie warstwy, lakier i to wszystko, co musimy zrobić. Tu jeszcze mamy drobne uszkodzenia, tak jak mocowanie błotnika. Trzeba będzie na pewno poprawić. Tutaj widzę, że jakieś drobne prace się odbędą. Większość żerów udało się już napawać i zlikwidować. No i rozpiłowaliśmy spawy, które nie wyszły w fabryce. Trzeba będzie je położyć na nowo. Pierwsze elementy oczyszczone. Oczywiście aluminium od razu nam pokazuje, że ma różnego rodzaju żery. Uszkodzenia mechaniczne, które wymagają naprawy. No i są pęknięcia. Czyli prawdopodobnie musiał nam kiedyś, czy nam komuś, spaść łańcuch i uszkodził tą obudowę. Więc zanim poddam ją ostatecznej obróbce wizualnej, zamierzam naprawić te wszystkie miejsca, napawać, wyszlifować, żeby element wyglądał tak jak z fabryki. Czy tym podgrzewaniem za bardzo nie jest? W każdym razie bezpośrednio z głowicy masz przewodnik i on jest gorący, ten kolektor. Wyszlifowałem kanaliki. Są niezbędne, jeżeli chcemy odpowiednio odbudować tą strukturę aluminium. Teraz postaram się to przeprostować. Mam nadzieję, że to nie popęka. Jeżeli popęka, będę musiał tą strukturę jakoś czymś usztywnić na czas spawania. Udało mi się to ustawić wstępnie. Ten element niestety się rusza, więc zaraz go złapiemy. Ale musiałem głęboko się spagować, żeby przetop był pełny. Bardzo wiele detali naprawiam po prostu przez obróbkę wstępnie pilnikami. Są to elementy, które najczęściej były oniszczone młotkami, grzebaniem jakoś od wewnątrz. Natomiast aluminium jest plastyczne i można ten kształt poprawić. Jest trochę uszkodzeń też mechanicznych, ale one są na tyle płytkie, że po prostu je zeszlifuję. Oczywiście można by je napawać, ale zawsze jest ryzyko przy starym aluminium, że ona nam zgazuje. Więc biorąc pod uwagę grubość odlewu, ta mikroskopijna sprawa to jest zwykły detal. A wszystkie te uszkodzenia po prostu wyprowadzę sobie ręcznie. Oczywiście najpierw pilnik. No aluminium też mamy inne pilniki niż do stali. Dlaczego? Zwykły pilnik do stali natychmiast zostałby zaklejony. Podobnie jest z frezem. Musi mieć odpowiedni kształt, tak żeby wyrzucał obrobiony aluminium. Jeżeli nie, temperatura spowoduje jego zaklejenie i natychmiast przestanie działać.
pilniku, zaczynamy papierami. Pierwsza obróbka, taka najgrubsza, pracuje na papierze około gradacji 100 kilkadziesiąt, to zależnie od twardości aluminium. Wyciągam wszystkie te rzeczy. To tak naprawdę jest część, którą wykonuje w cudzysłowie blacharz, czyli to jest obróbka gruba. Potem trafia to na polerowanie. Ja tych elementów nie będę polerował na polerce wibracyjnej. Dlaczego? Nie chciałbym, żeby te elementy zbyt zaokrągliły się na końcach. Polerka wibracyjna ma swoje zalety. Polega to na tym, że wkładamy element do wsadu i po prostu po godzinie wyjmujemy element wypolerowany. Wada? Zaokrąglenia. One mi się nie podobają. To było wykonywane w ten sposób, że z odlewu było to wyjmowane, było to frezarkami obrabiane i tokarkami na ostro. Były te kanty. Dlatego ja się chcę zaokrąglać. Mi się po prostu podoba. Pierwszy element przygotowany pod polerkę, wszystkie naprawy wykonane, zabieramy się za polerowanie. Obmyłem wstępnie dekiel. Co wam chcę pokazać? Widzicie tą linię? Chodzi mi o tą tutaj. To jest linia zalania wodą. Dlatego rozsadziło karter. Wydaje mi się, że w skrzyni nie mam co się spodziewać żadnych dobrych wiadomości. I to samo w skrzyni korbowej. Sytuacja z drugim deklem. Co tam, Bartłomieju? Co tam słychać w wielkim świecie? No słuchaj, tam nagrywam materiał, naprawiam, wiesz, elementy aluminiowe w tej chwili. Ramę, przytrzymasz mi? Ramę też mi Piotruś naprawia. Silnik mam zalany, wiesz, preparatami, więc nie mogę przy nim nic robić, nie mogę go dalej rozbierać. Więc wiesz, szukam sobie zajęć. Tutaj. Aż tu gwintu nie mam. Aha. Muszę cały gwint odbudować. Jak to z aluminium, co? Ma swoje lata. I tutaj jeszcze. No co, będzie laleczka. Fajnie. A jak twoja rakieta? Twaja. Kak twaja. Jest dobrze. Maszyna. Cześć Piotrunia. Wziąłem Dominowi już nowy blok. Ten Domino zrobił pierwsze spawanie, ale pewnie zauważyliście, że mamy żery. No bardzo to gazowało. Aluminium ma kilkadziesiąt lat. Teraz będziemy robić nawierty i zalewać te nawierty. Z drugiej strony to samo, czyli jest wylane, będzie szlifowane, nawiercane. No kurczę, ogólnie zabawa, ale chyba byliście na to przygotowani psychicznie. Jak ktoś się stresuje, to kieliszek czegoś powyżej 70% i można siadać z powrotem do odcinka. Ramę Pietrucha też nam ciśnie. Jak widzicie, detal po detalu wszystkie żery są likwidowane. Jest to smutna praca, ale przyjemna. Bo gazela moich marzeń musi wyglądać jak motocykl z moich marzeń. To zajebiste. Jaki?
Nie już to nagrałeś, nie wiem, może zdążyłem. Ja uchodzę w internetach za osobę nie przeklinającą i zapominaj o tym. Zniszczyłeś cały mój, wiesz, anturaż. Mit leków w gruzach. Nie no, jaram się strasznie, no. Strasznie się jaram. No się nie dziwię. Wnoszę oficjalnie przedłużenie doby do 35 godzin, bo się nie wyrabiam. Tylko tyle? Czyli pod gwint całkowicie zalałeś, tak? Super. Tutaj też, zobaczcie, jak dwa razy było to zalewane już, no ale pięknie Domino nam to wylał. Już jest bez gazowania. Jest nadzieja, że po szlifie nie będzie dziurek? No dobra, i tu zalewamy rysy. I tak, mimo że jest aluminium super doczyszczone, no to jest jednak gazowanie cały czas. Więc jest to po prostu wielokrotnie czyszczone, tak żeby się ładnie złapało. Mi się ono też wydaje, że po prostu przy tej rysie ono się bardziej utleniło, no nie? W tej strukturze ona sama musi być utleniona. Cały odlew jednak i prąd wyciąga. Ciekawostką jest to, że ten element, ponieważ on jest otwarty, on jest zrobiony z aluminium AK12. Czyli praktycznie skład taki jak tłok silnikowy, a ten jest AK9. Już było po prostu gorszy materiał, wiesz, oszczędzalny na wszystkim, no nie? Że wystarczy, że tu po prostu było żebrowanie i otwór, musieli mieć trochę lepszy materiał i taki bardziej filigramowy element, to jest materiał ok. A tu prosta budowa, to jest 9. Więc też trudniej się spawa, no. Wspaniale. Dobra, to już mamy też zrobione. Kolejne kawałki. Ramy zaczynają wyglądać tak jak powinny. I chyba jeszcze ten odbój poproszę Piotrka, żeby go napawał, żeby wrócił do oryginalnej wysokości. Zgląda, był to zwykły kawałek płaskownika przyspawany. Te nóżki po otworzeniu, żeby miały gdzie się oprzeć, ale ma to wpływ na kąt ustawienia podnóżka, nóżki centralnej, grubość tego. Więc zawsze lepiej jest troszkę napawać więcej. Co jeszcze warto było zmienić? Gdyby to było troszkę szersze, ponieważ zawsze to wygina ten pałąk. No ale tutaj nie będę zbytnio ingerował w to. Po prostu odleję troszeczkę wyższe, to przywrócę do wartości oryginalnej. Cześć Piotrunia. Podziwiam pracę. Słuchaj, wiesz co, tak patrzę, że tutaj się odbiło mocno na tym stoperze podnóżka. Jakbyś go też nadlał tutaj i zrobił ładny, wiesz, prostokąt. Tak, bo to... się zajmę, wiesz, czym śrubka. A, widzę, wyjąłeś już, tak, te stare? Muszę poprawić szósteczką. Bo jak robiłem... No i super, będę miał ładny ten. Tylko długość jeszcze zrobię, bo nie... Długość i kąt. Tu jest istotne, żeby ładnie kąt ustawić, bo mi skrzynka nie wejdzie. Na gwintku, to ona powinna prosto stanąć. No tak. Ale muszę poprawić na pewno wielką, bo robiłem tutaj... Bazowałem, to tam się coś tam biorą na pewno. Dobra. No, panie Domino, to nie są żarty, to jest, kurde, pełna profeska. Naprawdę super. Tu oczywiście będziemy musieli wyprezować otwór, nagwintować go na korek po raz kolejny. No ale będziemy mieli dekiel w stanie idealnym. Dominik przygotował nam już etap pierwszy, jeżeli chodzi o naprawy aluminium, czyli zostały te struktury nadlane. Oczywiście to wymaga jeszcze nadal wykończenia. Jest to wstępna obróbka, też po wymatowaniu można dostrzec ewentualne jeszcze skazy, jakie się znajdują na odlewach.
więc podobnie zaraz zrobię, postąpię z tą częścią, czyli ją wymatuję szkłem i przejrzę strukturę aluminium, czy nie wymaga jeszcze jakichś nawiertów i nadlewek. Tutaj ten element jest cały czas w postaci naddatku, ze względu na to, że wykończę to frezarką. Nawiercę również na frezarce i wykonam gwint pod wlew oleju. Jednocześnie cały czas trwa walka z wyluzowaniem tłoka z tego cylindra. Dlaczego tak mi na tym zależy? No, jak zdajecie sobie sprawę, nie jest łatwo zdjąć ten cylinder w momencie, kiedy jeszcze tłok tak stoi. Uderzyć go nie ma za bardzo jak. Te żeberka są dla mnie bezcenne. Nie wchodzi w rachubę założenie cylindra zamiennika. Wojtek chce pracować na oryginalnym cylindrze, który ma swoje lata. Twierdzi, że ten materiał jest o wiele lepszy niż wszystko, co można obecnie kupić. Dlatego tak długo z tym walczę. Pozostaje sprawa tłoka. Oczywiście mógłbym wykonać nawierty tutaj w ten sposób, żeby wyjąć tak, że część osadzona na czopie pozostałaby na cylindrze, ale byłaby na tyle odpuszczona, że można by potem ją w kawałkach wyjąć. Ale wtedy z kolei uszkodziłbym tłok. Mam jeszcze jeden pomysł. Jeżeli to wszystko nie zadziała, wykręcę te szpilki i wykonam ściągacze tutaj do zdjęcia tego zestawu. Jedyne, co będę musiał zrobić, to nagwintować kawałek górnej części cylindra. Ale to nie jest problem, ponieważ i tak będę luzował te otwory na grubsze szpilki. Więc jakby do końca jeszcze decyzji nie podjąłem, ale muszę rozwiązać problem tego tłoka. Dzień dobry. Zobacz. Ktoś w sobotę na płocie zostawił. Na czym? Na płocie, u nas na bramie. Jak to? Co ty gadasz? Zobacz, który rok. Co? Ja... No nie? Ja pierdzielę. Rozumiesz? Jak to po prostu ktoś zostawił? No, wiesz, może ktoś stwierdził, że jesteśmy niedouczeni, że potrzebujemy prawdziwej literatury. Zobacz, widzisz podobne kształty. Tak, no. Nie, no słuchajcie. Ale reklamy SKF, nie? Z 35 roku. Nie, 31, tak? Zobaczcie, metody szlifowania zaworu. Zresztą do dziś w ten sposób w domowych warunkach się to robi. Niesamowite. Słuchajcie, nie wierzę w to, że to się stało. Nie wiem, kto to zostawił, ale dziękujemy. Ale w jakim stanie jest ta książka w ogóle? A, poczekaj, tu chyba była jakaś coś o naprawie ram. Ale, nie, no niesamowita książka. Zobacz, jak my metody prostowania belki przedniej, no nie? No. Zobacz, też do dziś stosowane przez nas metody, tak naprawdę. W ogóle znajdź książkę, w której są pokazane zawieszenia, gdzie masz sztywną belkę i resory piórowe z przodu, nie? Nie do opisania sprawa. Nie wiem, kim jesteś, dobry człowieku, ale bardzo ci dziękuję, zrobiłeś mi poniedziałek. Kurde, wygląda jak książka Leonarda da Vinci dla mnie. No. Okej. Zobacz. Coś podobnego gdzieś tu widziałem. Znamy takie, znamy. Instytut Szerzenia Praktycznej Wiedzy Przemysłowej. Słuchajcie, rozewrzała dyskusja w firmie. Jak widzicie, te książki to są nasze takie inspiratory. Ale zobaczcie, to jest książka 31 rok. Kalkulacja kosztów. Essex, Fiat 501, Fiat 509, Horch 8-cylindrowy, Opel, Steyr, Tatra, Austrofiat, Ford i tak dalej. Fakt powyższy jest groźnym ostrzeżeniem przed adresem naszego rzemiosła samochodowego, gdyż jak z tego widać, opłaca się niewątpliwie w wielu przypadkach przejazd za granicę i naprawa tego samochodu za znacznie niższą cenę niż w kraju. Naturalnie mogą z tego udogodnienia korzystać mieszkańcy okolic przygranicznych, gdyż nie trzeba szukać warsztatów dobrze i tanio pracujących aż w Wiedniu. W Warszawie również ta tendencja ujawnia się coraz silniej. Są już warsztaty pracujące wzorowo i tanio, a jednak zarabiające bardzo dobrze.
Poniżej podane czasy remontu powinny się stać podstawą orientacyjną dla naszych warsztatowców, z których wielu w rozmowie z autorem przyznało, że czasy te nie są zupełnie dobre i mogą być jeszcze mniejsze. Bo to jest 31 rok, prawda? 31 tak, rok. Słuchajcie, w Polsce było drożej i ludzie jeździli samochodami naprawiać w Wiedniu. Niesamowite konkluzje. Książka, która mogłaby się Wam wydawać, no cóż to, no taka książka do tego, żeby ładnie wyglądała na półce. No nie, no można trochę zrozumieć tej historii. Mnóstwo niesamowitych informacji, mnóstwo danych. Ciekawe rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o mechaniczne układy hamulcowe, które naprawdę, o chociażby teraz z Patrykiem w BMW będziemy podobne systemy robić, gdzie tutaj są pokazane różnego rodzaju przyrządy pomiarowe, które można skonstruować na nowo. Sposoby siły, na przykład zapinania strzemion resorów, przyrządy do rozbierania resorów. Powiedzcie mi, gdzie to teraz znajdziecie? Nie wszystko jest na YouTubie, książka. Nie wszystko jest na internecie. To jest książka dotycząca projektowania nadwozi samochodowych z 1978 roku. I tutaj na przykład też jest masa wiedzy, którą w sumie ciężko jest zdobyć z innej literatury, takiej współczesnej przynajmniej ja nie znalazłem. I to jest coś, z czego ja korzystałem przy opracowaniu swojego dyplomu inżynierskiego. I z tego na przykład można sobie obliczyć i przygotować warunki obciążeniowe dla nadwozia czy podwozia samochodowego, tak żeby je po prostu projektować. Więc to też jest w sumie stara książka, 78 rok, a współcześnie można zupełnie z tego korzystać. Natomiast wtedy wiedza była bardzo zweryfikowana. Ja nie po raz pierwszy już Was namawiam do tego, żeby szukać takich książek, zbierać, bo to jest bezcenna wiedza, która pomaga we współczesnych naprawach tych samochodów, naprawach pojazdów zabytkowych oczywiście. Nie chodzi mi tutaj o to, że dzięki temu będziecie sprawnie wymieniać rozrząd w Astrze 2. Chodzi o to, że będziecie w stanie zregenerować, naprawić te części, ponieważ kiedyś dokonywało się napraw tych elementów. I to jest różnica między współczesnymi czasami, kiedy należy po prostu wymienić uszkodzone części. Tutaj jest pokazane, jak naprawić zużyte elementy, jak zdiagnozować tego typu problemy, jak wytoczyć tuleje, jak ustawić resory, więc naprawdę, naprawdę, słuchajcie, w tych książkach ta wiedza jest bezcenna, bezcenna i zweryfikowana. Bo z tej książki, a propos jeszcze tego obliczenia 914, to korzystamy też z tego przy sprawdzaniu i obliczaniu ramy do Jaguara Le Mans oczywiście. No dokładnie. No bo to jest coś, no tutaj jest tak naprawdę wszystko, co jest potrzebne do zaprojektowania konstrukcji samochodu podane. Są też miary antropometryczne do... Oczywiście no to były trochę inne czasy, więc prawdopodobnie 95-centylowy obywatel z tamtych czasów jest troszeczkę innego rozmiaru niż współczesny, no bo jednak teraz wieje dużo kurczaków na sterydach, więc to wpływa na rozmiar populacji. Kto z kurczaków się... Principolo zjada tutaj. Do Bartusia się wchodzi pół dnia sałatki, a szuflada Principolo idzie. Wszerz, a nie wzwyż. A ja mówię o wzroście wzwyż. Wzwyż. O, jest Lux Sport oczywiście. O, ale to jest też temat, który niedługo Was wprowadzimy, ale na razie nie zdradzajmy o co chodzi. Ale no, już niedługo. Nic nie zdradziłeś. Tak naprawdę wszystkie elementy, które zostały wycięte na laserze do naszego wózka, czekają już na montaż. Ale oczywiście przed montażem trzeba będzie wszystkie wypływy po laserze oczyścić i przygotować te elementy do spawania. Co jest istotne, waga tych elementów jest naprawdę mizerna. Myślę, że nie przekroczymy całym zestawem 5 kg, ale to się oczywiście okaże. Co istotne, w tej chwili musimy jeszcze poddać gięciu elementy podstawy. Jest to 6 mm blacha, która musi być tak zagięta, żeby nie popękała. Oczywiście kluczowy był dobór samego materiału, żeby dało się ono tak rozciągnąć. Ale po prostu wkładamy ją na palcówkę i zobaczcie, jak wygląda gięcie tak grubej blachy aluminiowej. Wygląda na prawe, tak? Tak. A nie, jest. Arek jest specjalistą od pozornie tylko prostej czynności, bo tak naprawdę ta giętarka ma swoją siłę. Jaka jest moc maksymalna? Ta ma 1000 ton nacisku. To jest niewiarygodne. No tamta ma 170. No myślę, że ta 6 mm blacha to tutaj po prostu nam się zegnie w oczach. Ale właśnie dzięki tego typu urządzeniom przy palcówce można ustawić gięcia, które zamykają elementy pudełko przysłowiowe, więc
Oczywiście ustawienie maszyny zajmuje pewien czas. Tutaj przy tych elementach, które w tej chwili będziemy wyginać, one tak naprawdę są stosunkowo proste, chociaż ta podstawa będzie zaginana w kilku miejscach, czyli będą cztery kanty gięcia, więc będzie wymagało ustawienia to odpowiednio palcem. Dane wprowadzone, kąty gięcia. Kontroli jakości korekta, ale aluminium świetna jakość, bo nie ma żadnych naderwań. Jeszcze minimalnie. Doginać można kilkakrotnie, rozgiąć już nie. No i super. Ogradowanie aluminium też ma znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że stół ma ogranicznik, który przy pomocy niego można ustalić odległość ramienia zagiętego. Gdyby pojawiły się zabrudzenia, mogłoby to oszukać maszynę i zgięcie byłoby wykonane w miejscu niezgodnym z projektem. Dlatego na stanowisku nadal oprócz superkomputerów potrzebne są ludzkie ręce, które wiedzą co zrobić. Tak się wykonuje zagięcia pudełkowe. Każdorazowo kontrola jakości to jest rzecz, która gwarantuje, że elementy potem dają się składać jak klocki Lego. No i super, pierwsze pudełko mamy gotowe. Tak powstają części do naszego podnośnika. No i co ciekawe, nie jest gorące. Co? Mówię ciekawe, że nie jest gorące, no nie? Ciepłe. Miękki grat. Bardzo dziękuję. Proszę. Idziemy dogiąć pozostałe dwie nogi naszego stojaka. I natychmiast bierzemy się za spawanie.
generalnie można powiedzieć, że praktycznie są te naprawy porobione, mocowania, śruby, gwinty są wstawione już, osłon. Zostaje kwestia i pytanie dotyczące tej nóżki. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Oczywiście ta nóżka ma lekkie wybicie, ale różnica jest tak duża, że mamy aż taki luz. Z kolei to wycięcie musi być w momencie, kiedy nóżka się tutaj porusza. Tu się blokuje ząbek, ale w momencie tą stronę złoży, tu sprężyna blokuje na to. Czyli napawać tego nie za bardzo możemy, bo limitem jest grubość tego minus jakieś nacięcia, żeby były znaczne. Więc wychodzi na to, że albo te nóżki były z takim dużym luzem robione, albo ta nóżka jest aż tak mocno zużyta. Więc raczej chyba napawamy, Piotrek, tą nóżkę. A to jest nie z jakiegoś, zobacz. Odlew? Odlew to na pewno, ale z czego to jest to? Ja nie wiem, czy to nie jest aluminium oczyści. Nie, za ciężkie jest. To oczyśćmy to i zobaczmy, co to jest. No, bo to jakiś wygląda na kisiotę. Także jeszcze na tym etapie dopasujemy sobie nóżkę. No tak, no bo to będzie latać, dyndać mi. Po co mi to? Albo więcej. Bo teraz jest z tej płycie czołowej wycięty otwór 12, no ale można go powiększyć. No, no na pewno warto wtedy zrobić większy, ale mi się wydaje, że 14 to max, wiesz? Dobra. Bo też, żeby ta ścianka miała swoją moc. W zasadzie jest. No. Teraz jest 12, może być 14, spoko. Pracujemy nad uchwytem do ramy. Będzie to w ten sposób wymyślone. Taki zawias, który będzie można zmieniać troszeczkę średnicę rury. Dolny odpychający, trochę mniejszy, na którym będą inne siły działać. Zaraz to omówimy już na gotowym elemencie. No i w tej chwili wzmocnienie, prowadzenie i regulacji opracowujemy do samego ramienia roboczego. No do dzieła! Dobra. No ja... Miki bierze się za montaż elementu stojaka. Tutaj aluminium już przygotowujemy w takiej wersji surowej. Będzie to... Dlaczego? Dlatego, że tak mi się podoba. Po prostu najbardziej lubię taki wygląd aluminium. Troszkę przypomina mi stare elementy lotnicze. Nie wiem, czy to jest słuszne porównanie, ale tak to mniej więcej widzę. Oczywiście, no tu jest element wstępna obróbka. Jest grubna, potem przechodzimy na etap taki delikatniejszy, a już ostatecznie skoczujemy takie elementy. Kamera, akcja. Nagrywamy zakończenie. Dlaczego? Dlatego, że to ważne dla nas, że to oglądacie. To jest moja gazela marzeń. Na wstępie podziękowanie za Waszą aktywność. Bardzo dużo osób napisało do nas maile, przyszły różne fajne gadżety. I za to Wam jako widzom dziękujemy. Bartek założył specjalnego maila, po prostu po to, żebyśmy mieli kontakt ze sobą uproszczony, bo niektóre maile mogą w natłoku maili do firmy zaginąć, a dedykowane do tematu gazeli po prostu są tylko i wyłącznie dla tego projektu. Jak mail w końcu brzmi nasz? Mail wyświetli się na dole. Ja w koncercie życzę. Tak.
Więc z okazji ostatniej soboty w tym tygodniu życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia za tydzień. Teraz tak chyba profesjonalnie jest na YouTubie, że tam gdzieś się coś wyświetli na przykład, albo że kliknijcie tutaj czy coś. Co tu pociągnij dzwonek, jak tutaj coś zadzwoni, a tutaj tu, ktoś tam. Tu gdzieś będzie ten adres mailowy. A tu jest gazeta na moim stojaku. I chyba była pokazana ocynkowana już? Nie. To właśnie. A, jest ocynkowana. Zaczynamy pracę blacharską. Cześć. A te pachołki to ustawiłeś jakiś tor przeszkód? Kopka nie zapadała. No musisz wydłużyć. Powiedz mi, takie zachowanie. To dziwnie reaguje na dodawanie gazu, nie? Z tego to może wynikać. Teraz to jest jeszcze zimne, ale to jest skład mieszanki. Tak? Tak. W momencie przechodzenia obrotów jest za ubogi, no nie? Generalnie musisz sprawdzić na ciepłym, jeżeli nie, to trzeba regulować iglicę. Zastanawiam się, że jest paliwo też może stare jest, nie? Myślę, że to może mieć wpływ? Nie, ale on jest jeszcze zimny, wiesz? Wiesz, on ma większą średnicę gaźnika i też jest uboższy, trzeba iglicą go podciągnąć troszeczkę. Jest za ubogi. No, ewidentnie za ubogi. Bartek, masz zadanie, będziesz robił gaźnik. Okej, okay, no. Ja ci mogę powiedzieć jak, a ty go zrobisz. Okej, okay, u was stoi. No, ja tego nie dotknę. Super, może być lepiej. A pierwsze co? To zadzwoń do Adama, żeby analizator wziął. To wrzucimy mu sondę lambda, wydech i zobaczymy, wiesz, jak on teraz spala przed regulacjami i potem po, żeby można było właśnie pokazać, jak można doprowadzić do prawidłowego spalania w silniku dwuosobowym. Bo to jest dosyć istotna sprawa, dlatego że skład mieszanki wpływa na żywotność silnika dwuosobowego. Właśnie największym problemem w latach 80. i 90. w tych motocyklach była słaba jakość paliwa. Nie było też dodatków, które można było kupić. I tak naprawdę to był problem, który niszczył te silniki, a nie jego konstrukcja. Więc Bartłomieju, pół Polski i pół Pragi jest za tobą. Będziemy patrzeć, jak robisz gaźnik. Okej. Okay.